Ej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. I telewizor, włączcie dźwięk, podręczcie i usiądźcie, zaczynamy dla was nowy film. Uwaga, Smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo! Kryjcie się, to Gargamel! Jak ja nie cierpię Smurfu! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać. To film dla tych, co się lubią bać. Ej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zaprasza was. I telewizor, włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smurf. Reżyseria P.O. i Ray Patterson. Pierwszy telesmerfon. Scenariusz John Bradford. Jeśli moje eksperymentalne nasiona smerfomelona są dobre, to będziemy mieli co jeść przez cały rok. Masz rację, papo Smurfie. Posadzimy te smerfomelony obok grządki jagodowej. Nie cierpię smerfomelonów. Możesz oddać swoją część łasuchowi. Nie cierpię oddawać. Widzicie, jak trzeba to robić, Smurfy? O tak, papo Smurfie. Ty znowu śpisz, śpiochu? To słychać, papo Smurfie. Papo Smurfie, nie traćmy czasu. Ja muszę wracać do wioski, ale Maruda i Ciamajda będą ci pomagać. A co mam zrobić ze śpiochem? Jak wam będzie przeszkadzał, przenieście go dalej. Nie cierpię chrapania. La, 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 la. La 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 la. Ojej, patrzcie, jak smerfowo rośnie. Jeszcze jeden. Nie, dwa, trzy. Smerfowo, ale trochę za szybko. Idę na moją jagodową grządkę. Stójcie, wracajcie do siebie. Ale to dziwne, chrapiące kwiaty. O, na pomoc, węże! O, to te smerfomelony, one chrapią głośniej niż ty. O, Redzie, ale pędzi. Stój, mówię ci, stój. Ono jest zupełnie dzikie. No, 100 smerfów, co to może być? Czyżby to pędy smerfomelonów? Ziarno było za mocne. Uważajcie, smerfy. Zatrzymaj się, stój. Nie cierpię chrapiących roślin. Nie dam sobie z tym rady, farmerze! Weź piocha i wracajcie do wioski, ja tu zostanę. Halo? Halo, halo! Gdzie jesteś, farmerze? Tu, na mojej farmie, a ty? Gdzie jesteś i kim jesteś? To ja, pracuś, jestem w wiosce, bardzo dobrze cię słyszę. To jest zdumiewające. Pracusiu, nie bój się, zaraz cię uwolnię. Osiłku, chodź tu, jesteś mi potrzebny. O, nie! Ona zjadła pracusia. Trzymaj się, pracusiu. Zaraz cię uwolnię. Osiłku, spotkajmy się w domku papy Smurfa. Nic z tego nie rozumiem. Pracuś, osiłek, gdzie jesteście? Tutaj, papo Smurfie. Tu? To gdzie? Za tobą. Och, tu jesteście. Musimy coś zrobić z tymi roślinami i to szybko. Dobrze, papo Smurfie. Zaraz zwołam Smurfy i zetniemy wszystko. Bo ja wiem, smurfomelony są nam potrzebne, ale ten mój eksperyment nie bardzo mi się udał. Jesteś genialny, papo Smurfie. Jak tego dokonałeś? Rozmawiałem trochę z farmerem, no i... Ale on jest na swojej farmie. To jest najwspanialszy wynalazek ze wszystkich wynalazków na świecie. Ja go nazwę telesmerfon. Telesmerfon? Patrz, Smurfusiu, wkrótce będziesz mógł rozmawiać ze wszystkimi smurfami na świecie. Co ty wygadujesz, marzycielu? Wszystkie smurfy na świecie to my. Wspaniale. Widzę, że telesmerfon pracusia gotowy. A moje zdanie jest takie, że to wygląda obrzydliwie. Te słupy blokują drogę, a liście zasłaniają niebo. A teraz dwie krople krwi
Tylko ostrożnie, powolutku. To będą drogie perfumy klakierków. Ale mama mówi, że cel uświęca koszty. Smerfetko, tu harmoniusz, czy wiesz, że... Osiłku, przynieś mi prędko ten słup. Co mówiłeś, farmerze? Ach, to tylko ty. Przez chwilę wydawało mi się, że słyszę. Wszystko gotowe, papo Smerfie? Smerfy, cicho, ty głupcze, wystraszysz je. Nie mówiłem, że przyjdą, jak tylko poczują ten zapach. Smerfo, osiłku, podnieś to wyżej. Zaraz będzie obiad, papo Smerfie. I prosto w pułapkę. Już mi nie umkniecie. Przewróć śmiocha na drugi bok, Ciamajdo. Już, tylko najpierw muszę pójść do papy Smerfa. A co my tu mamy? Pewnie jakiś smerfowy tunel. Bardzo mądrze to wymyśliły, chociaż są przecież takie głupie. Głupie? Kto mówi, że to głupie? Czy to ty, ważniaku? Nie, to wcale nie ja. Mam was, ciekawe ilu. Hej, Zgrybus, czy to twój nowy kawał? A, więc to jest gadająca rura. Jest pusta w środku, to znaczy, że te głosy muszą dochodzić z... No skąd, kocie? Nie. Prosto z wioski Smerfów. Ten telesmerfon jest coraz bardziej męczący. Robi tyle hałasu, że aż mnie głowa boli. Papo Smerfie, muszę zwrócić swoją uwagę na fakt, że wszystkie smerfy ciągle gadają przez telesmerfon i okropnie zaniedbują swoje obowiązki. Najbardziej martwi mnie to, że właśnie o tej porze smerfuś powinien spać, a przy takim hałasie to tylko śpioch może spać. Harmoniuszu, zagraj sygnał na ciszę, ale głośno. Słuchajcie, wszystkie smerfy, te wasze rozmowy równocześnie i bez przerwy nie pozwalają smerfusiowi zasnąć, a mnie boli od nich głowa. Podaję więc regulamin rozmów przez telesmerfa. Mów, papo Smerfie, mów, miło cię słuchać. Słyszysz, klakier, coraz lepiej słychać, to znaczy, że jesteśmy coraz bliżej. Smerf złapany na nielegalnej rozmowie zostanie pozbawiony telesmerfonu. Gotowe, ważniaku. Jeszcze jedno chrapnięcie śpiochu, a zobaczysz. Diabelne kolce! Puszczaj, głupie zielsko! Puszczaj! No. Za brzydkie słowa też będę pozbawiał telesmerfonu. Bardzo przepraszam. Laluś chce nosić błyszczące spodnie? Ważniaku, mam pilną wiadomość do... Przepraszam, łasuchu, ale linia jest zajęta. 3 minuty minęły, przepraszam, lalusiu. Mogę cię już połączyć, łasuchu. O nie, teraz moja kolej, ważniaku, moja! Ale ja mam wiadomość dla papy Smerfa. Łasuchu, Smerfuś jest bardzo głodny. Papo Smerfie, wracam do domu. Łasuchu, czy nie mógłbyś... Dobrze, ja was uprzedzałem. Papa Smerf powiedział, że ja jestem telesmerfonistą i kimkolwiek ty jesteś, muszę... O, co ja zrobiłem? Nie przejmuj się, ważniaku, rozumiem cię. A zresztą robi się ciemno i możesz zamknąć telesmerfon do rana. No tak. Dobrej nocy, kochane Smerfy. Papo Smerfie, ale ja chciałem... Dobranoc, ważniaku. Dobranoc, papo Smerfie. Dobranoc, łasuchu. Dobranoc, Smerfetko. Cierpię, dobranoc. Do licha. Te wstrętne niebieskie paskudstwa poszły spać, klakier. Ja też powinienem się trochę przespać. Co to za hałas? Cicho, bądź, chcę spać. Papo Smerfie! Cicho, bądź, bo wszystkich obudzisz. Śpi! Śpiochu, przestań tak okropnie chrapać. To wcale nie ja, papu Smerfie. Wiem, to jest niedźwiedź. Papo Smerfie, nie śpisz? Czy w tym hałasie można oko zmrużyć? Podjąłem decyzję. Trzeba wyciąć pędy. Wszystkie? Nie, tylko te, w pobliżu których jest legowisko niedźwiedzia. Tak jest, papo Smerfie. Na leśniki ze smerfowym nadzieniem pyszności. Papo Smerfie, na pomoc Gargamel!
Nie bójcie się, moje małe smerfy. Gargamel nie lubi chodzić nocą po lesie, bo może zbłądzić. Pracuś powiedział, że telesmerfon dotarł do domu Gargamela i dlatego słyszymy jego chrapanie i gadanie. Pyszne te smerfy, co klakierku, dołożę ci trochę. Hurra! Widzicie? Nie ma już Gargamela. Papo Smerfie, a gdzie osiłek, drużnik i farmer? Poszli odnaleźć legowisko tego niedźwiedzia. Gargamel! Ojej, zdaje się, że będziemy tak smerfować do rana. Smerfowanie w nocy jest bardzo męczące. Widzisz go? Te liście i kwiaty całkiem go zakryły. Gdzie on może mieć głowę? Tu, bo tu sterczy jakiś długi, wielki nos. Wielki nos? Co, smerfy, klakier łapie? To Gargamel! Puść mnie, ty głupie zielsko, a klakier za nimi! Szybko, szybko, ale nie w stronę wioski, pamiętajcie! Uciekajcie sobie, gdzie chcecie i tak was znajdę i waszą wioskę, bo cały czas was słyszę! I do góry! Znów ten stary numer z drzewem! Nie jestem... Klakier, uważaj! Nie jesteś chyba taki głupi, żeby dać się złapać! Nigdzie ich nie ma. Ani w domu Gargamela, ani... Spójrz, Papo Smerfie! Papa Smerf! Papo Smerfie, czy wiesz, to nie był wcale niedźwiedź, to był... Wiem, to był Gargamel. Uwaga, wszystkie smerfy! Ponieważ przez całą noc nikt prócz śpiocha nie zmrużył oka, Papa Smerf ogłasza dzień wolny od pracy. Hurra! A skoro mnie wszyscy słuchają, chciałbym wam podać nowy regulamin korzystania z telesmerfonu. Punkt pierwszy. Co to? To jest, Papo Smerfie, koniec telesmerfonu. Mamy głuchy telesmerfon. Wystąpili Wiesław Michnikowski, Wiesław Grzewicz, Krzysztof Kołbasiuk, Halina Chrobak, Jerzy Kramarczyk, Mieczysław Gajda, Jarosław Domin, Włodzimierz Pres, Andrzej Grabarczyk, Aleksander Gawroński, Aleksandra Koncewicz, Andrzej Ferenc i inni. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Reżyser Urszula Sierosławska, tekst Krystyna Skibińska-Subocz, dźwięk Jerzy Januszewski, montaż Gabriela Turand-Wiśniewska, kierownik produkcji Małgorzata Zielińska.